Musiałyśmy się czymś wyróżniać. Widział to, czego inni nie potrafili dostrzec. Kiedy dowiaduję się, że ktoś zgwałcił i zamordował niewinną kobietę, zastanawiam się, czy to kolejna ofiara Tobina. Nie czekał na nadarzającą się okazję. Działał pod wpływem silnych emocji. Podniecało go odbieranie życia innym. Był wyrachowanym seryjnym zabójcą. Peter Tobin. Dinah McNichol zaginęła w 1991 roku. Jej szczątki odnaleziono dopiero w 2008 roku. Zwłoki były zakopane w ogródku Petera Tobina. Sprawa śmierci Dajny dała początek śledztwu, które miało rozstrzygnąć, czy Tobin był odpowiedzialny również za inne morderstwa. W celu zidentyfikowania wszystkich ofiar zabójcy, brytyjska policja wszczęła ogólnokrajową operację pod kryptonimem Anagram. Ludzie nie dokonują pierwszego poważnego przestępstwa w wieku 62 lat. Czy Peter Tobin jest najgorszym brytyjskim seryjnym zabójcą? Policja nie zdołała wyjaśnić okoliczności śmierci wielu kobiet. Być może to ofiary Tobina. Jestem przekonany, że zabił więcej osób. Pasuje do profilu psychologicznego seryjnego zabójcy. W trakcie festiwalu Dinah McNichol poznała młodego mężczyznę. Co robisz? Pakuję się. Wiesz, o co pytam. Czekam na wyniki egzaminów. Z czego? Z filozofii i religii. Ambitnie. Lubię takie rzeczy. Gdzie jedziesz? Do Essex. A ty? Do Surrey. Czyli w tę samą stronę. Pojedziemy razem? Jasne. Kiepsko nam idzie. Osiemnastolatka mieszkała z rodzicami w Tillingham. W tamtym czasie Tobin mieszkał w Kent, ale często zmieniał miejsce pobytu. Celem operacji Anagram było udokumentowanie przeszłości Tobina i zidentyfikowanie wszystkich jego ofiar. To bardzo powolna i żmudna praca. Analizujemy wszystkie wskazówki, które sugerują, że Tobin przebywał w danym miejscu. Następnie kontaktujemy się z lokalnym posterunkiem policji.
Miejscowi śledczy sprawdzają, co wydarzyło się w czasie, gdy Peter przebywał w danym mieście. Badanie cudzej przeszłości wymaga współpracy wielu osób. Biegli uznali, że Tobin jest psychopatą. Nie byłbym zdziwiony, gdyby wcześniej zachowywał się w podobny sposób. Peter Tobin został skazany za 3 zabójstwa, jednak ani razu nie przyznał się do winy. Od samego początku nie zamierzał współpracować z policją. Pomożesz nam znaleźć tę dziewczynę? Nie. Rodzina nie wie, co się z nią stało. Niestety, nigdy wcześniej jej nie widziałem. Na pewno? Ustalanie faktów nie jest łatwe, ponieważ Peter Tobin mieszkał i pracował w wielu miejscach. Jedyne pewne punkty odniesienia stanowią jego regularne pobyty w więzieniu. Tobin urodził się w 1946 roku w Renfrew. Był drugim z 8 rodzeństwa. Od najmłodszych lat sprawiał wiele problemów. Kiedy dorósł, zamieszkał we wschodniej części Glasgow. Tobin ożenił się w wieku 22 lat. Psychopaci bardzo często są opisywani jako niezwykle czarujący i towarzyscy ludzie. Poznałam Petera w 1968 roku. Miałam wtedy 19 lat. Poszłyśmy z przyjaciółką do klubu w Glasgow. Peter był przystojny i inteligentny. Świetnie radził sobie na parkiecie. Byłam przekonana, że spotkałam miłość mojego życia. Psychopaci często zawierają związki małżeńskie. Czasami więcej niż jeden raz w ciągu życia. Małżeństwo z Peterem było drogą przez mękę. Bił mnie, jeśli nie miałam ochoty na seks. Wiedział, gdzie mnie uderzyć, żeby nikt nie zauważył siniaków. Groził mi nożem i zmuszał do współżycia nawet 3 razy dziennie. Całą uwagę skupiał na zaspokajaniu własnych potrzeb. Był bardzo brutalny i nieprzewidywalny. Zmuszał mnie do współżycia także w trakcie miesiączki. Lubił to. W tamtym czasie nie miałam pieniędzy na kupno jakichkolwiek produktów dla miesiączkujących kobiet. Używałam gazet. Wszystko wskazuje na to, że Tobin nie ograniczał się do nękania żony. Najwyraźniej maltretował również zwierzęta. Czułam się samotna, ponieważ Peter znikał na wiele godzin. Któregoś dnia przyniósł mi szczeniaka. Chciał, żebym była szczęśliwa. To był śliczny czarny labrador, którego nazwałam Butte.
and I named it Butte. We hear the story of. Podarował żonie psa. Niestety zwierzę było mu potrzebne tylko po to, żeby bardziej ją zranić. Spytałam, gdzie jest Biut. Powiedział, że pies bez przerwy szczekał i załatwiał się w mieszkaniu, więc wystawił go za okno. Wyjrzałam na podwórko i zobaczyłam dwóch chłopców kopiących głowę mojego psa. Margaret cudem uniknęła śmierci. Pchnął mnie na łóżko, żeby jak zwykle zmusić do współżycia. Próbowałam się bronić, ale wyciągnął nóż i wbił mi go w pochwę, a następnie zgwałcił. Trzy tygodnie później dowiedziałam się, że sąsiad z dołu powiadomił policję. Zrobił to, ponieważ zauważył na suficie krew. Przed domem pojawiła się karetka pogotowia. Ratownicy musieli wyważyć drzwi. Zabrali mnie do szpitala, w którym spędziłam trzy tygodnie. Tobin twierdził, że Margaret została zaatakowana przez włamywacza. Nie postawiono mu żadnych zarzutów. W latach 80. kilka razy trafił do więzienia. Przez lata podróżował po Anglii i Szkocji, pracował jako kierowca, kelner czy stolarz. Często korzystał z pomocy organizacji chrześcijańskich. Ludzie doceniali jego uprzejmość. Niewielu wiedziało, kim naprawdę jest Peter Tobin. Posługiwał się ponad 40 fałszywymi tożsamościami. Używał nazwisk ludzi, których znał. Tobin często zmieniał miejsce zamieszkania. Nie wiem, czy gdziekolwiek spędził więcej niż 12 miesięcy. Często podróżował. W ciągu jednego dnia potrafił odwiedzić Glasgow, Edynburg, Brighton i Bournemouth. Uwielbiał kontrolować osobę, z którą przebywał. Na szczęście nie stałam się jedną z jego ofiar. Dominacja sprawiała mu przyjemność. W 1986 roku Tobin poznał 16-letnią Cathy. Para szybko wzięła ślub. Chociaż sprawiam wrażenie odważnej i pewnej siebie osoby, potrzebuję ciepła i opieki. Peter doskonale wyczuł moje potrzeby. Cathy błagała Petera o zgodę na separację. Kobiety były przekonane, że da im poczucie bezpieczeństwa, ale Tobinowi zależało na czymś zupełnie innym. Szukał osób, które mógłby podporządkować i zmusić do spełniania jego zachcianek.
appears to have done with all these people who were a part of his life. And he then said to me that powiedział, że jeśli kiedykolwiek spróbuję go opuścić, zabije mojego syna, mnie, a następnie odbierze sobie życie. Przez kolejne 3 miesiące nie odstępował mnie na krok. Nie mogłam nawet wyjść do ogrodu. Kiedy wychodziłam z pokoju, szedł za mną. Abusive all the time. Peter jest przebiegłym drapieżnikiem, który doskonale wie, co robi. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Zapytajmy jego, może nas podwiezie. Dobry pomysł. Przepraszam, próbujemy wrócić do domu. Zabrakło wam pieniędzy? Niestety. Czy moglibyśmy się z panem zabrać? Wsiadaj. Zobaczymy, co da się zrobić. Dziękuję. Jedzie pan w stronę Tillingham? Tak. Bardzo panu dziękuję. Dave? Możemy skorzystać z bagażnika? Jasne. W końcu Cathy zabrała syna i wróciła na południe Anglii, a Tobin został w Szkocji. Od tej pory rytm jego życia wyznaczały kolejne morderstwa. Dopóki był żonaty, wyżywał się na żonie. Kiedy ją stracił, postanowił znaleźć inny sposób na realizację swoich fantazji i przekroczył wszelkie granice. Dziesiątego lutego 91 roku było bardzo zimno. 15-letnia Vicky Hamilton spędziła weekend u siostry w Livingston. Nastolatka chciała wsiąść do autobusu w Bathgate. Skąd odjeżdża autobus do Falkirk? Zwykle seryjni zabójcy działają według ściśle określonego wzoru. Jednak Peter Tobin był impulsywny i nigdy nie planował swoich zbrodni. Wolał korzystać z okazji. Autobus do Falkirk miał przyjechać za 20 minut. Było zimno i ciemno. Vicky nie wiedziała, gdzie się znajduje. Vicky spytała kilka osób, jak dojść na przystanek i zatrzymała się, żeby coś zjeść. Nikt nie wie, co stało się później. Być może Tobin zaproponował, że podwiezie ją do domu. Może powiedział, że jest przyjacielem jej ojca. Vicky nigdy nie wróciła do domu. Zadzwoniła jej matka i powiedziała, że Vicky nie wróciła do domu. Pomyślałem, że przyjedzie późniejszym autobusem. Czułam, że mojej siostrze stało się coś złego. Zrozumiałam, że Vicky nie wróciła do domu, kiedy przed moim domem pojawili się policjanci.
that Vicky hadn't got home. Spytali, czy siostra spędziła u mnie noc. Byłam pewna, że spotkało ją coś strasznego. And I knew there and then that something terrible had happened to her. Mieliśmy nadzieję, że spędziła noc w domu przyjaciół. Niestety, następnego dnia okazało się, że żaden z nich jej nie widział. Mijały kolejne dni. Policja rozpoczęła poszukiwania Vicky. Funkcjonariusze próbowali zidentyfikować pojazd, który widziano w miejscu zniknięcia dziewczynki. Vicky mieszkała z mamą i młodszym rodzeństwem. Policja wszczęła największe poszukiwania w dziejach Szkocji. Do sprawy przydzielono 20 doświadczonych detektywów i kilku nadinspektorów. Funkcjonariusze przeczesali teren wokół Bathgate i zebrali tysiące zeznań świadków. Matka Vicky Hamilton zmarła niecałe 2 lata po zniknięciu córki. Chcę tylko wiedzieć, że Vicky nic nie grozi. Chociaż śledczy ustalili, co stało się z Vicky, tylko Tobin wie, co dokładnie ją spotkało. My one belief is that, podejrzewam, że została zabita krótko po uprowadzeniu. To wyjaśniałoby, dlaczego jej ubrania nie były zniszczone. Co więcej, sądzę, że Peter Tobin bardzo szybko podjął decyzję o zabiciu Vicky. Nie znamy szczegółowych okoliczności śmierci Vicky. Wiemy, że Tobin przeciął jej ciało na pół i porzucił na południowym wybrzeżu. Wszystko rozegrało się w ciągu kilku godzin. Tobin wynajął następne mieszkanie. Atakował kolejne młode kobiety, żeby zaspokoić swoje żądze. Kolejnymi ofiarami Tobina były 2 opiekunki do dzieci. Dziewczyny miały 15 i 16 lat. Tobin podał im alkohol, a następnie zgwałcił i dźgnął nożem. Obie ofiary przeżyły atak. Policja w końcu poznała nazwisko sprawcy. W tym czasie Tobin nadal posiadał prawa rodzicielskie, a w chwili ataku syn przebywał w jego mieszkaniu. Syn widział napaść. Peter dźgnął jedną z dziewczyn, odwrócił się i poprosił Daniela o przyniesienie kostek lodu, które przyłożył do rany ofiary. To potrwa tylko chwilę. That was good fun. Było miło. Yeah, it was. To prawda. Bye then. Do zobaczenia. Keep in touch. Napisz do mnie. Chcesz z nim jechać? Nic mi nie zrobi.
kolejną zbrodnię Tobin popełnił w samym centrum Glasgow. Był czwartkowy wieczór. Nad miastem przetoczyła się potworna burza. Kiedy wierni szykowali się do opuszczenia kościoła, ojciec Gary powiedział, że ugości każdego, kto boi się wracać do domu. Pat McLaughlin został w kościele. Za napaść na opiekunki sąd skazał Petera na 14 lat pozbawienia wolności. W 2006 roku Tobin wstąpił do chrześcijańskiej organizacji charytatywnej. Twierdził, że nazywa się Pat McLaughlin. W kaplicy poznał polską studentkę. Większość czasu po naszym rozstaniu spędził w więzieniu. Później zabił Angelikę Kluk. To cud, że nadal żyje. Angelika miała 23 lata. Pracowała jako sprzątaczka i pomagała w kościele w zamian za bezpłatny nocleg. Peter Tobin alias Pat McLaughlin poznał Angelikę kilka miesięcy po opuszczeniu więzienia. Pat McLaughlin był niezwykle miłym i uczynnym człowiekiem. Dziś wiem, że kiedy go spotkałem, poznałem zło w czystej postaci. Angelika wdała się w romans z żonatym mężczyzną. Źle znosiła rozłąkę z rodziną. Nadal nie rozumiem, dlaczego zabijał tylko niektóre swoje ofiary. Jestem przekonana, że narodziny syna uratowały mi życie. Angelika nie miała tyle szczęścia. Wszystko w porządku? Tak, a u pana? Fantastycznie. Nie mogę, idę do pracy. Do chłopaka. Skąd pan to wie? Żyję dłużej od ciebie. Nie chcę się spóźnić. Droga wolna. Tobin znał wnętrze kościoła jak własną kieszeń. Ktoś umarł? I'm sorry. Cheer up. Rozchmurz się. Chcesz herbaty? That would be nice. Chętnie. Kiepski dzień? Chodzi o chłopaka. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie układa się nam. Na pewno się pogodzicie. Tak pan myśli? Włóż jakieś seksowne ciuszki. Koniec żartów. Dopiero się rozkręcam.
Jakie ma pan plany na dziś? Sporo pracy. Kościół sam się nie naprawi. A jeszcze później? Więcej pracy. Angelika zaoferowała Patowi pomoc. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że około 15:30 słyszeli kobiecy krzyk. Tobin przewrócił Angelikę i uderzył ją w głowę nogą od stołu. Zabił i wykorzystał seksualnie studentkę, a jej ciało ukrył pod podłogą kościoła. Zwłoki były owinięte w worki na śmieci. Peter spędził w kościele kolejne 2 dni. Złożył zeznania i rozpłynął się w powietrzu. Tobin ukrył zwłoki Angeliki pod podłogą koło konfesjonału, pozbył się zakrwawionych ubrań i poprosił innego wolontariusza o pożyczenie pary butów. Odkrycie zwłok pod podłogą kościoła wstrząsnęło opinią publiczną. To było jedno z najbardziej przerażających zabójstw w całej mojej 32-letniej karierze zawodowej. W ciągu dnia kościół był otwarty dla wiernych. Tobin musiał wiedzieć, że ktoś może go zauważyć. Kilka godzin po zabójstwie w kościele pojawili się pozostali członkowie organizacji charytatywnej. Peter kontynuował pracę, a ciało Angeliki stygło pod podłogą. Tobin został na miejscu zdarzenia i próbował zatrzeć ślady zbrodni. To oznacza, że w przeszłości robił coś podobnego. Dwa tygodnie wcześniej zarząd organizacji zdecydował, że wszyscy wolontariusze powinni nosić identyfikator ze zdjęciem. Dzięki temu policja szybko ujęła Tobina. W listopadzie 2006 roku rozpoczęliśmy operację Anagram. Peter został oskarżony o zabójstwo Angeliki. Detektywi zaczęli podejrzewać, że Angelika nie była jego pierwszą ofiarą, dlatego próbowali powiązać go z innymi zabójstwami. Ustaliliśmy, że Peter mieszkał w Bathgate. Wynajmował mieszkanie niedaleko miejsca, w którym po raz ostatni widziano Vicky Hamilton. Kilka tygodni później śledczy przeszukali dom, w którym mieszkał Tobin. Przedstawiciele różnych agencji połączyli swe siły. Detektywi przeszukali także dom, w którym Peter mieszkał wcześniej. Chcieli znaleźć zwłoki Dainy McNichol. Nie podejrzewali, że odkryją ciało Vicky.
Dowody zebrane lata wcześniej w końcu okazały się przydatne. 17 lat wcześniej funkcjonariusz znalazł w Edynburgu portfel Vicky. W 2007 roku wykryliśmy na nim ludzkie DNA, które należało do Daniela Wilsona. Daniel był synem Tobina. Technicy kryminalistyczni zbadali dowody zebrane w domu w Bathgate. Na ostrzu noża wykryto fragmenty skóry Vicky. Śledczy zaczęli odtwarzać trasę wieloletniej tułaczki Tobina. Operacja Anagram zataczała coraz szersze kręgi. Peter Tobin został oskarżony o zabicie dwóch dziewczyn. Po odkryciu w Essex ciała Vicky, śledczy przeszukali dom w Margate. W końcu znaleźli ciało Dainy. Tobin zakopał zwłoki w ogrodzie, a sąsiadom powiedział, że szykuje piaskownicę dla syna. Ojciec Vicky Hamilton szedł przed samochodem, który w listopadzie 2007 roku wiózł Tobina do sądu. Ojciec chciał, żeby proces trwał jak najdłużej. Tobin nie przyznał się do winy. Sąd skazał Petera na dożywocie za zabicie Angeliki Kluk. W grudniu 2008 roku Tobin został skazany na dodatkowe 30 lat więzienia za uprowadzenie, gwałt i zabicie Vicky Hamilton. Cieszymy się, że nasz 17-letni koszmar w końcu dobiegł końca. Trzecia żona Tobina uczestniczyła w procesie. Byłam przekonana, że odwróci głowę i spróbuje na mnie spojrzeć. Nigdy więcej nie chcę go widzieć. Detektywi nadal badają przeszłość Tobina. Zabójca nie ujawnił żadnych szczegółów. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Zapytajmy jego. Czy moglibyśmy się z panem zabrać? Wsiadaj. Zobaczymy, co da się zrobić. Bardzo panu dziękuję. Dave? Możemy skorzystać z bagażnika? Nadal nie wiadomo, kiedy Peter Tobin zabił po raz pierwszy. Pomożesz nam znaleźć tę dziewczynę? Nie. Rodzina nie wie, co się z nią stało. Niestety, nigdy wcześniej jej nie widziałem. Na pewno? Między 1968 a 69 rokiem ktoś zgwałcił i zamordował w Glasgow 3 kobiety. Tobin miał wtedy 20 lat.
Mieszkańcy Glasgow nazwali tajemniczego zabójcę biblijnym Janem, a morderstwa przypominały te, za które skazano Petera. Policja nie zdołała ustalić tożsamości sprawcy. Czy Tobin miał związek z biblijnym Janem? Kim są pozostałe ofiary Tobina? Detektywi kontynuują poszukiwania. W 2009 roku śledczy upublicznili zdjęcia biżuterii znalezionej w domu Tobina. Peter mógł zabić kogoś, kto nie miał krewnych. Podejrzewamy, że nie wszystkie rodziny ofiar zgłosiły zaginięcie bliskich. Ktoś powinien zrobić mu krzywdę. Powinien poczuć to, co czuły jego ofiary. Peter Tobin zabił Angelikę Kluk, kiedy przebywał na zwolnieniu warunkowym. To sadysta. Jest zły do szpiku kości. Czy Tobin miał związek z zabójstwami biblijnego Jana? Ile osób zabił? I dlaczego to zrobił? Przeszłość Tobina pozostaje tajemnicą. Jego przyszłość jest znana. Peter nigdy nie opuści więzienia. W grudniu 2009 roku Tobin został skazany za zabicie Dainy McNicol. Sprawiedliwości stało się zadość. Chcemy zapomnieć o procesie. Wolimy pamiętać Dainę jako wyjątkową córkę, siostrę, ciocię i przyjaciółkę. Sędziowie przysięgli potrzebowali tylko 13 minut na ogłoszenie werdyktu. Był to najkrótszy proces w historii kraju. Detektywi uznali, że zakończą operację Anagram dopiero po odkryciu wszystkich zbrodni Tobina. Peter Tobin nie jest nawet zwierzęciem. To prawdziwy potwór. Wstąpił do naszej organizacji w maju, zniknął w październiku. Kto wie, czego dopuścił się w czasie tych kilku miesięcy? Nikt nie wie, dlaczego Peter Tobin stał się sadystycznym, seryjnym zabójcą. Nie wiadomo, czy zabijał również przed naszym małżeństwem. Wszystkich potwierdzonych zabójstw dokonał później. Miałam niewyobrażalne szczęście. Co robił po wyjściu z domu? Czego dopuścił się w Londynie, Birmingham czy Brighton? Nie chcesz usiąść z przodu? Tutaj mi dobrze.
Każda osoba, która wie cokolwiek na temat Petera Tobina, proszona jest o natychmiastowy kontakt z policją. Wersja polska to ja Studios, tekst Aleksandra Jarczyńska. Czytał Stanisław Kwaśniak.